Kosia, podoba, to to, że ty wspierasz swoje koleżanki, że jesteś tak naprawdę dla nich bardzo, bardzo pozytywna. No bo pamiętam, jak rozmawiałyśmy na Tańcu z Gwiazdami i tak ciepło wypowiadałaś się o Anicie Sokołowskiej. No Anita po prostu zawojowała parkiet. Naprawdę, Anita fantastycznie sobie radzi. Ja się tak cieszę. Bardziej, że gdzieś tam poniekąd czuję się gdzieś tam też odpowiedzialna za to, bo już tyle razy, ile ją namawiałam do tego, żeby wzięła udział w Tańcu z Gwiazdami i żeby spróbowała. Jakby ona nie czuła w sobie tego potencjału, a ja od początku wiedziałam, że ona zawojuje parkiet i bardzo się cieszę. Ale wiecie co, ale bardziej cieszę się z tego, że ona ma z tego fun, że ona ma z tego radochę, że świetnie się bawi, pięknie rozwija, no i dostarcza nam wszystkim niesamowitych emocji. Myślisz, że to właśnie ona zdobędzie kryształową kulę? Ja mam taką nadzieję, a mam nadzieję, że wy w tym pomożecie. Głosujcie na parę numer 10. A macie jakąś taką niepisaną umowę, że na przykład jak powiedzmy wygra tą kryształową kulę i ten taniec z gwiazdami i otrzyma już tą nagrodę pieniężną, to zaprosicie na przykład na jakiś świetny lunch właśnie za to, że tak ją mobilizowałaś? Nie wiem, to nie o to chodzi. Jak po prostu będzie miała chwilę po tym szaleństwie, żeby się móc ze mną spotkać, to będzie mi bardzo miło. Bo mam nadzieję, że będzie bardzo rozchwytywaną aktorką. Pewnie, że tak, bo właśnie tak jak nawet Iwona Pawlowicz powiedziała, że ona nie sądziła, że jest takim po prostu kotem, że zawsze ją miała za taką spokojną aktorkę, a tutaj po Tańcu z Gwiazdami wszystko może się zmienić. To jest też trochę tak, że trochę nas postrzegają widzowie, często też reżyserzy, producenci, miarą naszej ostatniej roli. Jakby nie widzą, nie chcą sięgnąć dalej, głębiej. Ja od zawsze wiedziałam, że Anita jest po prostu totalną wariatką. To, że jest piękną kobietą, to widać, ale która ma niesamowite możliwości, która świetnie się rusza, która ma w sobie i ten pazur, i oczywiście też tą taką melancholię, ale jakby rzeczywiście my jesteśmy też aktorkami, w związku z tym naprawdę drzemią w nas różne emocje, które po prostu dla wielu osób są zaskakujące, ale nie dla nas, więc ja jestem zaskoczona tym, że ona tak Państwa zaskakuje, ale cieszę się, że właśnie tak Państwa zaskakuje, bo to mnie w ogóle nie zaskakuje. A czy ty? I kto to zrozumiał?